Adam Mickiewicz. Pani Twardowska. Jedzą, piją, lulki palą, tańce, hulanka, swawola, ledwie karczmy nie rozwalą. Ha, ha, hi, hi, hejże hola. Twardowski usiadł w końcu stoła, podparł się jak basza pod boki. Hulaj dusza, hulaj! Woła. Śmieszy, tumani, przestrasza. Żołnierzowi, co grał z ucha, wszystkich łaje i potrąca, świsnął szablą koło ucha, już z żołnierza masz zająca. Na patrona z trybunału, co milczkiem wypróżnił rondel, zadzwonił kiesą pomału i z patrona zrobił się gondel. Szewcu, co w nos wyciął 3 szczotki, do łba przytknął 3 rureczki, smoknął smok i gdańskiej wódki wytoczył ze łba 0,5 beczki. Wtem, gdy wódkę pił z kielicha, kielich zaświstał, zazgrzytał, patrzy na dno. Co u licha? Po coś tu ku mnie zawitał? Diablik to był w wódce na dnie, istny Niemiec, sztuczka kusa. Skłonił się gościom układnie, zdjął kapelusz i dał susa. Z kielicha aż na podłogę. Pada, rośnie na 2 łokcie, nos jak haczyk, kurzą nogę i krogulcze ma paznokcie. A, Twardowski, witam bracie. To mówiąc, bierze obcasem. Coś to, czyliż mnie nie znacie? Jestem Mefistofelesem. Wszak ze mną na Łysej Górze robił o duszę zapisy. Cyrograf na Byczej Skórze podpisałeś ty i bisy. Miały słuchać tego rymu? Tak jak 2 lata przebiegną. Miałeś pojechać do Rzymu, by cię tam porwać jak swego. Już i 7 lat uciekło, cyrograf nadal nie służy. Ty czarami dręcząc piekło, a nie myślisz o podróży. Ale zemsta choć uleniła, nagła cię w nasze sieci. Ta karczma Rzym się nazywa, kładę areszt na waszeci. Twardowski ku drzwiom się kwapi na takie diktum acerbum. Diabeł za kontusz ułapił. A gdzie jest nobile verbum? Co tu począć, kusa rada? Przyjdzie już nałożyć głowę. Twardowski na koncept wpada i zadaje trudność nową. Patrz w kontrakt, Mefistofilu, tam warunki takie stoją. Po latach tylu a tylu, gdy przyjdziesz brać duszę moją, będę miał prawo 3 razy zaprząc ciebie do roboty. A ty najtwardsze rozkazy musisz spełnić co do joty. Patrz oto, jest karczmy godło. Koń malowany na płótnie, ja chcę mu wskoczyć na siodło, a koń niech z kopyta utnie. Skręć mi przy tym biczyk z piasku, żebym miał czym konia chłostać. I wymuruj gmach w tym lasku, bym miał gdzie się na popas ostać. Gmach będzie z ziarnek orzecha, wysoki pod szczyt krępaku, i z brud żydowskich ma być strzecha, pobita ziarkiem zmaku. Patrz, oto na miarę ćwieczek. Cal gruby, długi na 3 cale. W każdy z makowych ziareczek wbij mi 3 takie bratnale. Mefistofil duchem skoczy, konia czyści, karmi, poi. Potem bicz z piasku utoczy i już w gotowości stoi. Twardowski dosiadł biegusa, próbuje podskoków, zwrotów. Stępa, galopuje, kusa, patrzy, aż tu gmach już gotów. No, wygrałeś, panie bisie,
lecz druga rzecz nieskończona. Trzeba skąpać się w tej misie, a to jest woda święcona. Diabeł kurczy się i krztusi, a zimny pot na nim bije. Lecz pan każe, sługa musi. Skąpał się biedak po szyję. Wyleciał potem jak z procy, otrząsnął się, brum, parsknął raźnie. Teraz jesteś w naszej mocy. Najgorętszym odbył łaźnie. Jeszcze jedno, będzie kwita. Zaraz pęknie moc czartowska. Patrzaj oto, jest kobita. Moja żona, twardowska. Ja na rok u Belzebuba przyjmę za ciebie mieszkanie. Niech przez ten rok moja luba z tobą jak z mężem zostanie. Przysiąż jej miłość, szacunek i posłuszeństwo bez granic. Złamiesz choć jeden warunek, już cała ugoda na nic. Diabeł do niego pół ucha, pół oka zwrócił do samki. Niby patrzy, niby słucha, tymczasem już blisko klamki. Gdy mu twardowski dokucza, od drzwi, od okien odpycha, czmychnąwszy dziurką od klucza, dotąd jak czmycha, tak czmycha, czmycha. Czytał Tadeusz Borkowski.